Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Legion, a to będzie następny odcinek z gry Diablo 3, gdzie tym razem chciałem wam pokazać barbarzyńcę pod solo gear pushing. Barb, który jest przystosowany głównie pod solo, pod jak najwyższe robienie liftów. WW barb pod solo. Po prostu. Słuchajcie, chciałem wam przedstawić mój build, dlaczego złożyłem go tak, a nie inaczej. Przedstawię wam oczywiście jeszcze inne konfiguracje tego buildu, pod które możemy tego barba zbudować. Wam pokażę moją, wyjaśnię dlaczego i przedstawię inne możliwości jego budowania. Z czegoś taki głównie barb składa? No tak jak już mówiłem wcześniej, on się niewiele różni tak naprawdę od barba pod szybką farmę, z tym, że ma takie głównie itemki pod damage przystosowane. Ten bar, oczywiście mamy tu cały set pustkowi, tak jak już wcześniej mówiłem, został on troszeczkę zmieniony, że tornado zyskuje efekty runy zawierucha, to było już wcześniej, a jego obrażenia zostają zwiększone o 800%. Czyli czysty damage tornada jest zwiększony o 800%. No i głównie tutaj mam ten set, ten build bazuje na tym secie. Mamy oczywiście bulkatosy, mamy oczywiście hellfirelinga, karwaszy lakuni, zaraz powiem jaka jest jeszcze inna opcja oprócz tych karwaszy. Mamy tutaj pas dumę Kasjusza, jedność żywiołów oraz obsydianowy pierścień zodiaku. No i teraz tak, ogólnie czym ten build się charakteryzuje? No przede wszystkim set pustkowi nam tutaj zwiększa damage od tornada. Używając tornada mamy zwiększoną redukcję obrażeń o 50%. I tutaj te bonusy do rozprucia są nam zbędne, ponieważ nie używamy tego rozprucia. Jest to całkowicie nam zbędne. Interesuje nas tylko właśnie drugi bonus za redukcję obrażeń i zwiększenie tornada o 800%. Słuchajcie, na czym ogólnie ten build polega? Ja go... możemy tak, barba tego możemy zbudować przede wszystkim albo na jak największą ilość obszarówek, czyli obrażeń area damage, tak? Obrażeń obszarowych, tak jak tutaj mamy w tych mieczach. Szansa na zadanie 24% obrażeń obszarowych przy trafieniu. Albo na tak zwany attack speed, czyli na typowe breakpointy. No i słuchajcie, szybkie słowo przypomnienia. Co to są te breakpointy? Breakpointy są takie punkty kluczowe, które dają nam możliwość atakowania. Jeżeli przekroczymy jakiś breakpoint, to wtedy nabijamy więcej tików ze Strikena, czyli nabijamy tych więcej uderzeń Strikenowych. Musimy wiedzieć, na czym polega zmora znękanych. Każdy twój atak przeciwnika zwiększa tam ilość obrażeń, jakie zadają mu twoje ataki. Jeżeli mamy odpowiedni attack speed, to przekraczamy jakąś tam liczbę tych ataków na sekundę, dzięki czemu Striken się szybciej nabija. No i teraz tak. Ja tego barba właśnie złożyłem pod te breakpointy, pod attack speed. Mam tu oczywiście obszarówki, ile tylko dałem radę zrobić, ale ogólnie ten barb charakteryzuje się tym, że ma attack speed w itemach. I teraz jaka jest różnica pomiędzy barbem pod obszarówki, a pod attack speed? Jeżeli budujemy barba pod obszarówki, typowo pod obszarówki, wszędzie w itemkach mamy obrażenia obszarowe, czyli tutaj w naramiennikach możemy mieć 20%, w rękawicach możemy mieć 20%, w obu pierścieniach możemy mieć po 20%. Nie, tutaj nie będziemy mieć obszarówek. Możemy mieć w jedności żywiołów obszarówki, w obu bulkatosach po 24%. I to nam da około 170% obszarówek, 174 chyba. Jeszcze w amulecie, ale w amulecie ogólnie nie używamy. To wtedy mamy barba, który jest nastawiony na trash. Jak najszybciej nam wyczyści lifta, ale troszeczkę dłużej mu zejdzie z bossem. Teraz, robiąc barba tak jak ja tutaj mam pod attack speed, czyli przekraczając magiczną barierę 2-0 attack speedu, co daje nam 6,6 tików z tornada na sekundę, to daje nam to, że ten build dużo szybciej bossa ubije niż taki barb pod niż taki barb pod obszarówki. Ja może troszeczkę wolniej będę sobie z riftem radził, ale dużo szybciej ubije bossa, mając określony breakpoint. No i dobra, słuchajcie, przejdźmy do konkretów.
Set pustkowi. Z czego się powinien składać? Hełm, siła, witalność, obrażenia, szansa na trafienie krytyczne. Tutaj, jeżeli chcemy iść w totalny damage, możemy zamiast witalności mieć jeszcze 15% do tornada. Polecam taki hełm, chociaż ja tutaj postawiłem na przeżywalność, mam 722 tysiące życia. Hełm mi ten na razie starczy. Może jak zdobędę taki starożytny z możliwością posiadania szansy oraz 15% obrażeń tornada, na pewno wymienię. Na ramienniki. Tutaj wiadomo, też tak samo. Możemy iść pod full damage i zamiast na przykład odporności na wszystkie żywioły, czy tam zamiast witalności, możemy mieć jeszcze 20% obrażeń obszarowych, co tutaj jest naprawdę wskazane, bo mimo iż idziemy w ten attack speed, warto jest mieć w tych itemkach, czyli na ramienniki oraz dwa bulkatosy obrażenia obszarowe, bo wiadomo, tym szybciej wyczyścimy trash na lifcie. Dalej, mamy rękawice. Rękawice tak samo, tutaj mamy wybór. Musimy mieć przede wszystkim siłę, szanse na trafienie krytyczne, obrażenia od trafień krytycznych i tutaj możemy sobie wybrać albo 20% obszarówek, albo 7% attack speedu. Ja tutaj wybrałem attack speed, ponieważ musiałem przekroczyć 2, 0, 2, 2 ataki na sekundę musiałem przekroczyć, żeby mieć określoną tam ilość tików z breakpointa, nie? Na Strikenie. Jeżeli ktoś będzie, słuchajcie, miał jeszcze jakieś pytania odnośnie dokładnie na czym te breakpointy polegają, nie zrozumie tego, co ja teraz mówię, to piszcie w komentarzach, ja jeszcze się tam ustosunkuję do waszych konkretnych pytań, bo to nie jest prosty temat. Breakpointy, no, troszeczkę trzeba wiedzieć, na czym to polega, jakie są te breakpointy i na czym one polegają, także jeżeli coś jest naprawdę niejasnego, piszcie to w komentarzach. Dalej mamy jedność żywiołów. Jedność żywiołów pieśń, który na pewno musimy posiadać, jak największy bonus legendarny on musi mieć dwa krytyki, szanse oraz obrażenia od trafień krytycznych i tutaj tak samo wybieramy albo obrażenia obszarowe, albo 7% do atak speedu. Klatka. Klatka standardowa, nie ma tutaj nic za bardzo do omawiania. Siła, witalność. Tutaj zamiast procentu życia możecie mieć zmniejszenie obrażeń od elit. Ja mam tutaj życie, nie chciało mi się tego bardziej rolować. Mam dużo życia. Może tutaj optymalnie należy mieć oczywiście zmniejszenie obrażenia od elit. Dalej. Do Hellfire'a przejdę na końcu. Pasek. Duma Cassiusza. Standardowy pasek, siła, witalność, odporności, procent życia. I tutaj w dodatkowych jest bardzo fajna sprawa. Możemy mieć 4, do 5%, 5,1% szansy na zamrożenie przeciwnika przy trafieniu. Jest to bardzo istotne, ponieważ ten pasek bardzo dobrze może nam współpracować z karwaszami. Nie z tymi, tylko z karwaszami, słuchajcie. O, jeszcze tutaj wam pokażę dwie inne konfiguracje, jakie mogą być. Z tymi karwaszami, starożytni obrońcy part, bo jeżeli mamy tego typu konfigurację, aż ten pasek mam od dawna, także nie przejmujcie się, że używam o takiej konfiguracji. Jeżeli mamy tutaj zamrożenie, bardzo dobrze nam prokują te karwasze. Podczas ataku zamrażamy przeciwników i dzięki czemu mamy tutaj od 9 do 12% redukcji obrażeń za każdego przeciwnika, którego zamrozimy. Czyli przykładowo wbijamy się barbem w dużą grupkę mobów. Zamrażamy powiedzmy 40% podczas pierwszego wbicia, jak kiedy moby jeszcze nie mają immuna na zamrożenie. Prokują nam te karwasze i nasz barb jest po prostu nietykalny. Dlatego tutaj warto te karwasze też starożytnych obrońców partów mieć. Ja używam Lakuni, ponieważ muszę mieć attack speed. Lakuni mają 6%, od 5 do 7% attack speedu, jedną więcej statystykę, dlatego dają dużo większy damage, dlatego ja je po prostu tutaj używam. Spodenki standardowe, siła, witalność, tutaj oczywiście zamiast pancerza musimy mieć odporność na wszystkie żywioły, mi się już nie chciało nowych szukać, dlatego postanowiłem, że włożę tutaj Kaldezana. No i oczywiście nie potrzebujemy dodatkowego pancerza, tak, w itemkach, tylko potrzebujemy odporności, bo pancerz mamy przede wszystkim z siły. No i ogólnie barb ma dużo pancerza, nie? Nie potrzebuje dodatkowego tutaj w spodniach. Budki. Budki też standardowe, siła, witalność, odporność na wszystkie żywioły i 15% do tornada. Te budy są akurat bardzo w porządku, trochę tej witalności mogłoby być więcej, ale polecam mieć takie. Pierścień Zodiaku. Bardzo istotny pierścień dla barba, który zbija nam cooldown z itemków podczas kręcenia się. Warto jest tutaj mieć te 7% attack speedu, to jest akurat bardzo ważne, i 8% skrócenia czasu odnowienia, też bardzo istotne, ponieważ ogólnie u barba potrzebujemy skrócenia czasu odnowienia jak największe, dlatego że
Potrzebujemy mieć permanentne przezwyciężenie bólu i jak najczęstsze gniew berserkera, czyli ja akurat przy tym moim attack speedzie jestem w stanie wykręcić sobie ten cooldown, ponieważ im mamy więcej attack speedu, tym częściej nam prokuje z tym obsydianowy pierścień zodiaku i tym częściej możemy mieć permanentny gniew berserkera. Dlatego wszędzie, gdzie tylko możemy, musimy mieć 8% skrócenia czasu odnowienia. Jest to bardzo, bardzo istotne, czyli 8% w naramiennikach, 10% w jednym bulkatosie i 10% w drugim bulkatosie. Ja tutaj mam 7, ogólnie mam redukcję odnowienia 43. Optymalnie jest mieć tak przynajmniej 44-45%. Jak najwięcej, starajcie się mieć. Dlatego 8% tutaj musi być, 10 tu, 10 tu i 8 tutaj. No i dobra. Hellfire, oczywiście dążymy do tych bonusów, co ja mam tutaj, czyli obrażenia fizyczne, szansa na trafienie krytyczne oraz obrażenia od trafień krytycznych, bardzo istotna rzecz, ponieważ tutaj musimy mieć fizyki, tak, przede wszystkim. Zadajemy jak największe obrażenia, podczas kiedy wchodzą nam fizyki na jedności żywiołów. Dlatego no, tutaj mówię, to są optymalne bonusy. No i pasywka, ja mam tutaj pasywkę zbędną. To jest bardzo zła pasywka, powinniście mieć jedną. Jak przejdę do pasywek, to omówię, dlaczego tutaj powinna być pasywka. Dobra, słuchajcie, gadam już 11 minut. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. Szybko wam przejdę. Kamyki legendarne. Teguk, standardowy kamień. Kręcimy się, mamy większy damage, mamy większy pancerz. Stymulator bólu zwiększa nam attack speed. Jak największy, czyli przy dużej grupce mobów osiągamy ten maksymalny breakpoint. No i no ogólnie mamy bardzo, bardzo duży damage, podczas kiedy wbijamy się w przeciwników, bo za każdego przeciwnika, każdemu przeciwnikowi nakładamy krwawienie i za każdego przeciwnika, który krwawi, mamy 3% do szybkości ataku. No i Stricken, standardowy gem na bossa. Nie muszę tu chyba nic więcej wyjaśniać. Ja tutaj jeszcze mam taki amulet piekielnego ognia. Co prawda on nie ma fizyków, ale ma odpowiednią pasywkę, która nam skraca po prostu czas odnowienia gniewu berserkera o 30 sekund. No i dzięki temu, mając ten amulet, mogę to wyrzucić i mieć na przykład tutaj awanturnika, który nam zwiększa o 20% obrażenia, kiedy mamy przynajmniej trzech przeciwników koło siebie. Dobra. Dalej, oczywiście wszystkie diamenty musimy mieć, bo ten barb no, na wyższych gierach potrzebuje jednak tej przeżywalności. No i diament w głowie. I wszędzie, gdzie się da, jak najwyższe kalteziany. Ale o tych kaltezjanach już chyba nie muszę wam mówić, mówię wam tylko podstawowe bonusy, jakie tutaj powinniście mieć. Bulkatosy jeszcze, jakie musimy mieć. Oczywiście bulkatosy identyczne. Skrócenie czasu odnowienia, obszarówki, no i siła. No ale siłę to raczej ma każdy, więc... Celujemy tutaj obszarówki oraz skrócenie czasu odnowienia w obu mieczach. Bo ważne jest, żebyście mieli ten 2-0 attack speed. Przy tym 2-0 breakpointcie jesteście w stanie robić 6,6 ataku tików na sekundę. No a następny breakpoint jest już przy 2,5 ataku na sekundę. Także ja te wam breakpointy napiszę w opisie. Będziecie mieli w opisie wszystkie breakpointy wypisane. Także ważne jest, żeby jeżeli idziecie już na te breakpointy, to żeby te 2-0 mieć. Przynajmniej. No i dobra, skille. Podżeganie z zastraszającym rykiem. Podżeganie z zastraszającym rykiem. Jest to skill, który nam ściąga moby do nas. Ściąga nam przeciwników. Dzięki czemu... No wiadomo, ściągamy, grupujemy te moby. Chodzi nam w barbie o to, żeby mieć jak największą grupkę tych mobów wokół siebie, bo i działają nam wtedy obszarówki i wiadomo, szybciej to zabijamy. Tornado z krwawą zawieją. Tornado nie muszę omawiać, jest to nasz bazowy skill. Trafienia krytyczne przywracają 1% twojej maksymalnej wartości punktów życia. Czyli dlatego warto jest mieć tutaj jak najwięcej życia, ponieważ więcej się leczymy. Dzięki temu szał bitewny, tutaj możecie używać tak naprawdę dwie runy. Do boju, czyli podczas działania bitewnego szału otrzymujemy 1% premii do szansy na trafienie, na zadanie trafienia krytycznego za każdego przeciwnika w promieniu 10 metrów. Bardzo runa taka, która nam daje i przeżywalność i damage zarówno, ponieważ im macie więcej szansy na trafienie krytyczne, tym szybciej się leczycie. Z runy krwawa zawieja.
No i zadajecie też większy damage przeciwnikom, tak? Tylko, że wiadomo, ten damage nie jest taki obszarowy, tak? Zadajecie tylko tym damage tym przeciwnikom, którzy są wokół was, nie? A tutaj mamy rozlew krwi, czyli powoduje nam to, że trafienia krytyczne wywołują eksplozję krwi, która zadaje 20% obrażeń zadanych wszystkim pozostałym wrogom w pobliżu, czyli taką falę krwi wywołujemy i ona nam zadaje wszystkim przeciwnikom wokół damage. Im większą mamy obszarówkę, to tym więcej ta krew zadaje obrażeń. Przestroga wiarusa z okrzykiem wojennym, tutaj mamy 30% szansy na unik. Bardzo najbardziej przydatna runa, jaka może być stąd. Daje nam największą przeżywalność. Tutaj mamy przezwyciężenie bólu z błogą niewiedzą. Ignore pain standardowo z runą błoga niewiedza. Daje nam to, że każdy wykorzystany punkt furii odzyskujemy 5,3 tysiąca życia. Jest to taka runa do przeżywalności. Kręcimy się, wydajemy punkty furii. No i leczymy się dzięki temu dodatkowo. Jeszcze większy loch. No i Schau Berserkera, szaleństwem 50% więcej obrażeń. Szansa na trafienie krytyczne się zwiększa. Attack speed się zwiększa. Wszystko się zwiększa. Dlatego tutaj, no to jest też nasz bazowy skill. Musimy go permanentnie utrzymać, dlatego zbieramy w itemkach skrócenie czasu odnowienia. I używamy tej pasywki Daru Bulkatosa. No i pasywki, słuchajcie, jakie są optymalne? Na pewno musimy mieć bezwzględność. Na pewno musimy mieć rozjuszenie. Na pewno musimy mieć dar Bulkatosa. No i teraz następują takie pasywki jak Schauberserkera, czyli jeżeli mamy Full Fury, to nam zwiększa się damage o 25%. No i mamy jeszcze tutaj awanturnika. Awanturnik polega na tym, że no, jeżeli mamy przynajmniej trzech przeciwników w promieniu 12 metrów, to nasze obrażenia są zwiększone o 20%. Ja mam tutaj żądzę krwi. Jest to pasywka, która po prostu leczy mnie dodatkowo jeszcze bardziej. Im więcej mam premii do leczenia za kulę zdrowia, tym ten efekt leczenia jest większy. Ja tych kuli zdrowia mam 0, więc ta pasywka leczy mnie praktycznie 1000 życia, co jest praktycznie zbędne. Ja ten amulet mam tylko dlatego, że są tu perfekcyjne bonusy te u góry. No i dzięki czemu mówię, zadaję bardzo duże obrażenia z fizyków. Mając ten amulet, nie mam 20% fizyków, ale za to jestem w stanie mieć pasywkę zarówno Schauberserkera, jak i awanturnika. No ale ja jednak sobie, nie wiem, testuję to, testuję i patrzę, co mi da więcej, czy awanturnik, czy 20% fizyków. Ja wybrałem na razie to, zobaczymy. Możecie mieć inne zdanie. No i wszystko. Jeszcze kostka. Słuchajcie, kosteczka. Szybko kosteczka. Już mamy 17 minut gadania. Kosteczka, piec. Standardowo na elity. Nie ma żadnej lepszej alternatywy. Piecyk oczywiście tutaj. A, nie widać. Kurde, zawsze zapominam. Mamy piecyk. Mamy opończe pozyskiwania. Kręcimy się. Mamy zwiększony damage o 20% oraz redukcję obrażeń o 25%. No i czaszkochwyt. Zwiększa bazowe obrażenia od tornada o 300%. Tyle. Słuchajcie, tyle. Tyle, jeżeli chodzi o to. Pokażę Wam przykładowy z poziomem 70. 70, zrobię, że to szybko poszło, elegancko, Wam pokażę, jak to wygląda. Wszystko mam raczej ubrane, zobaczymy te fizyki, jak będą działać. No i lecimy. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Kanały, standardowa, słuchajcie, mapa, ona tak często występuje, że to głowa mała jest. No jak widzicie, no. 70, to jest, słuchajcie, 70, ale chodziło mi o to, żeby Wam pokazać, jak ten bit się sprawuje, jaką ma przeżywalność. Tutaj wiadomo, zbieramy jak największą liczbę mobów, tutaj coś się kręcimy i tak dalej. No i patrzymy, jak to ogólnie będzie wyglądało. Patrzymy, czy jesteśmy. No, jeżeli nie ma dużo mobów wokół nas, to nie ma zarówno permanentnego gniewu Berserkera. Bo jeżeli mamy dużo mobów, mamy duży attack speed, dużo szybciej zbijamy cooldown dużo szybciej zbijamy cooldown z gniewu Berserkera. Tutaj mobów nie ma akurat. Jeżeli nie ma mobów, to nie zadają nam moby obrażeń. Barbarzyńca zyskuje furię w momencie, kiedy dostaje obrażenia. Dlatego nie mam na przykład pasywki Mistrz Broni. Też możecie sobie zadać pytanie, dlaczego, skąd ja biorę furię,
skoro nie mam mistrza broni, tak? Bo mistrz broni nam daje to, że podczas używania bulkatosów regeneruje nam się furia. A ja bazuję tutaj, że nie mam mistrza broni, bazuję na obrażeniach. Jeżeli Bart otrzyma obrażenia, zwiększa nam się furia. Poza tym mamy jeszcze dwa dodatkowe generatory furii, jakim jest okrzyk wojenny i zastraszający ryk. Tylko że mówię, to jest niższy troszeczkę poziom gier, a troszeczkę tutaj tych obrażeń Bart nasz nie otrzymuje za dużo. O, na przykład teraz mam full furii, nie? I dzięki czemu mamy gniew berserkera, jesteśmy w stanie szybko, jesteśmy, no, zadajmy więcej obrażeń, tak? Zadajmy więcej obrażeń, no i szybciej moby padają. Tak to ogólnie wygląda, tak się to prezentuje. Na wyższych gierach wierzcie, że ten cooldown z gniewu berserkera spada dużo szybciej, ponieważ jesteśmy w stanie dużo więcej mobów sobie przyciągnąć, że tak powiem. No i ogólnie troszeczkę też sytuacja inaczej wygląda, mogę wam ją pokazać, ale już słuchajcie na streamach. Wpadajcie na stream, tam puszuję tym barbem giery na pewno 90+. I to troszeczkę mówię, ciekawie wygląda, ja tutaj wam pokazałem na przykładzie giera 70, dlatego, bo chciałem, żeby to po prostu szybko poszło, chciałem wam pokazać zależność obrażeń, jaka... chciałem wam pokazać właśnie obrażenia, jakie wchodzą z tego tornada, jak to szybko można po prostu tym barbem sobie pogrywać. Jaka jest różnica pomiędzy na przykład tym barbem pod Speed Farmę, a tym barbem pod Solo. Jak widzicie, taka 70 dość łagodnie idzie. No i ten cooldown z gniewu berserkera nawet tutaj spada całkiem spoko. Ale wiadomo, chodzi o to, żeby tych mobów mieć jak najwięcej przy sobie. Bo i nam obszarówki działają, i nam działa, słuchajcie, Zodiak. Zodiak nam zbija ten cooldown. Jak widzicie, przeżywalność tego barba, no na 70 no jest jaka jest, ale wierzcie mi, że na wyższych gierach ta przeżywalność u tego barba nie jest aż tak bardzo oczywista. I pamiętajcie, żeby nie brać pylona tarczy. Dlaczego? Nie bierzcie pylona tarczy, ponieważ w momencie, kiedy macie pylon tarczy, nie otrzymujecie żadnych obrażeń. Kiedy nie otrzymujecie żadnych obrażeń, nie odzyskujecie furii. Po prostu nie dostajecie furii dodatkowej, tak? No i dzięki czemu nie przestajecie się kręcić. Dlatego ja, ja wam odradzam brać ten pylon, ponieważ spada mi wtedy furia podczas kręcenia się i nie jestem w stanie się kręcić. Nie zadaję po prostu obrażeń, wychodzę na zero. Ja nie dostaję obrażeń i moby nie zadają obrażeń, bo ja nie mam furii. Dlatego pylony tarczy po prostu skipujcie, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli wasz barb jest wystarczająco wytrzymały. I tak to ogólnie wygląda. Mam nadzieję, że ten build wam się spodobał. Zaraz zobaczymy, jak to na bossie będzie wyglądało, bo jest znaczna różnica pomiędzy tym barbem a barbem na przykład z zeszłych sezonów. Sytuacja na bossie wygląda w ten sposób, że musicie mieć ten attack speed jak najwyższy, musicie cooldown mieć jak najwyższy po to, żeby atakując tylko jednego moba mieć wystarczającą ilość cooldownu, żeby mieć permanentny gniew berserkera. Znaczy permanentnego na bossie nie będziecie mieli, ale żeby jak najszybciej go, słuchajcie, odzyskać. No, to jest także gier 70, tak naprawdę szybciutki przykładowy poziom, żeby wam pokazać, jak on tutaj wygląda. Co ja tu mogę ulepszyć? Chyba ten sobie ulepszymy. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten build, że jakoś wam go wyjaśniłem. Słuchajcie, pytanka do breakpointów, piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś uwagi, również piszcie w komentarzach, postaram się wam odpowiedzieć. Jeżeli chcecie zobaczyć tego barba w akcji na przynajmniej 93, to zapraszam was na stream. Streamuję codziennie od poniedziałku do piątku, bez weekendów, od godziny 20. Także jeżeli ktoś jeszcze nie odwiedził kanału, serdecznie zapraszam. Fajna atmosfera, bawimy się. Naprawdę jest dość ciekawie. No i słuchajcie, tyle. Dlaczego, słuchajcie, jeszcze z zaklinaczką biegam? Biegam z zaklinaczką, ponieważ ona mi daje attack speed. Nie mam tutaj 7% attack speed w karwaszach, dlatego miałem bez zaklinaczki miałem 1,98, a następny breakpoint zaczyna się od 2,0 attack speeda, więc potrzebowałem zaklinaczkę, żeby ona mi ten 2,0 dopełniła. No i tyle, słuchajcie, tyle. Mam nadzieję, że wam pomogłem, wyjaśniłem wszystko. 20, prawie 5 minut.
Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, rzućcie lajka. Naprawdę bardzo mi te lajki pomagają. Sprawiają, że jestem bardziej wyszukiwany, lepiej wyszukiwany na YouTubie. Piszcie komentarze odnośnie breakpointów. Ja Wam je wszystkie wypiszę w opisie. No i cóż, i zachęcam do subskrypcji kanału. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Piąteczka dla wszystkich. Do następnego razu. Cześć.